geograficzne i statystyczne niespodzianki dla Kielczan i nie tylko. Z brytyjskim językoznawcą i geografem multilingomanem. Witam serdecznie. W tym filmie chciałbym podzielić z wami kilkoma ciekawostkami na temat położenia geograficznego Kielc względem innych miast na świecie. Załóżmy, że twój nauczyciel czy wykładowca zadaje ci następujące zadanie. Uszeregowaj następujące cztery miasta od położonego najdalej na północ do położonego najdalej na południe. Kielce, stolica województwa świętokrzyskiego. Vancouver, miasto położone na zachodnim wybrzeżu Kanady. Po angielsku z akcentem kanadyjskim Vancouver. Exeter, miasto uniwersyteckie położone w hrabstwie Devon na południowym zachodzie Anglii. Po angielsku ze standardową wymową brytyjską Exeter. Po angielsku z akcentem południowo-zachodnim Exeter. Calais, miasto portowe położone na północy Francji. Po francusku Calais. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to łatwe zadanie. Po pierwsze, Francja rozciąga się daleko na południe. Południowa część kraju leży nad Morzem Śródziemnym i graniczy z Włochami, Katalonią, Andorą i Hiszpanią. Najdalej na południe wysunięty punkt we Francji znajduje się na wyspach Lawecji, archipelagu usytuowanym między Korsyką a Sardynią. Jego szerokość geograficzna wynosi 41 stopni, 21 minut, 35 sekund na północ od równika. Po drugie, odnośnie do powierzchni, to Kanada jest drugi krajem na świecie i rozciąga się daleko na północ od koła podbiegunowego północnego. Najdalej na północ wysuniętym punktem Kanady jest przylądek Columbia. Po angielsku Cape Columbia. Jego szerokość geograficzna wynosi 83 stopni, 6 minut, 6 sekund na północ od równika. Po trzecie, Polska jest położona w środku Europy, a Anglia na jej północnym zachodzie. Najdalej na południe położonym punktem Polski jest leżąca w województwie podkarpackim Góra Opołowek. Jej szerokość geograficzna wynosi 49 stopni, 49 sekund na północ od równika. Zatem Polska rozciąga się dalej na południe, niż położone jest miasto Norymberga, zlokalizowane w południowych Niemczech, w kraju związkowym Bawarii. A prawie tak daleko na południe jak Paryż. Najdalej na północ położone miasto w Anglii, Berwick-upon-Tweed, leży dalej na północ niż Kopenhaga oraz miasta Kilmarnock w Szkocji i Malmö w Szwecji. Zatem większość ludzi sądzi, że Vancouver musi być położony najdalej na północ, a następnie Exeter, Kielce, a Calais leży najdalej na południe. Jednakże wbrew utartym przekonaniom najdalej na północ położonych miast jest Calais we Francji. Na 50 stopniach, 57 minutach, 24 sekundach szerokości geograficznej północnej. Następnie Kielce. Na 50 stopniach, 51 minutach, 57 sekundach szerokości geograficznej północnej. Na trzecim miejscu znajduje się Exeter. Na 50 stopniach, 43 minutach, 24 sekundach szerokości geograficznej północnej. A najdalej na południe położonym z tych miast jest Vancouver.
na 49 stopniach, 14 minutach, 58 sekundach szerokości geograficznej północnej. Kielce są położone nieco dalej na południe niż Bruksela oraz miasta Maastricht w południowej Holandii, Bournemouth w południowej Anglii, Zwickau we wschodnich Niemczech, a nieco dalej na południe niż miasta Rumburg w północnych Czechach, Dunkierka we Francji, Antwerpia w Belgii, Kowel na Ukrainie i Nur-Sultan, stolica Kazachstanu, wcześniej znana jako Astana. Prawda jest taka, że Polska i Francja rozciągają się dalej na północ niż większość ludzi sądzi, a Kanada i Anglia dalej na południe. Najdalej na północ wysunięty punkt Polski znajduje się w województwie pomorskim. Gwiazda północy w Jastrzębiej Górze położona jest na 54 stopniach, 50 minutach, 8 sekundach szerokości geograficznej północnej. W związku z tym Polska rozciąga się dalej na północ niż położone jest miasto katedralne Durham na północy wschodzie Anglii, Belfast, stolica Irlandii Północnej, przylądek Mull of Galloway, najdalej na południe wsunięty punkt Szkocji oraz miasto Naxco w Danii. Najdalej na północ wysuniętą miejscowością we Francji, a jednocześnie najdalej na zachód wysuniętą miejscowością w Belgii jest gmina Prédu. Jej szerokość geograficzna wynosi 51 stopni, 4 minuty, 18 sekund na północ od równika. Zatem Francja rozciąga się dalej na północ, niż położony jest Ostrowiec Świętokrzyski, wrocławskie Bienkowice oraz miasta Winchester, była stolica Anglii i Calgary w zachodniej Kanadzie, a prawie tak daleko na północ jak centrum Wrocławia oraz Chełm w województwie lubelskim. Najdalej na południe wysuniętym punktem w Anglii jest przylądek Penafiel's Head, po angielsku z akcentem południowo-zachodnim. Penafiel's Head. Miejscowość ta położona jest w archipelagu Scilly, leżącym na zachód od wybrzeża Cornwalli. Jego szerokość geograficzna wynosi 49 stopni, 51 minut, 51 sekund na północ od równika. Zatem Anglia rozciąga się dalej na południe niż Kraków, Praga. Całe województwo dolnośląskie i opolskie oraz miasta Namur w południowej Belgii, Oguncja w zachodnich Niemczech, Bayreuth w Bawarii oraz Dieppe na północnym zachodzie Francji. Najdalej na południe wysuniętym punktem Kanady jest wyspa Middle Island, prowincja Ontario, po angielsku z akcentem kanadyjskim Ontario. Odległość pomiędzy najdalej na północ wysuniętym punktem i najdalej na południe wysuniętym punktem Kanady w linii prostej wynosi 4640 km. Dla porównania. Odległość pomiędzy Kielcami a leżącym w północnym Kamerunie miastem Marwa wynosi niespełna 4517 km. Najdalej na południe wysunięty punkt wyspy Middle Island jest położony na 41 stopniach, 40 minutach, 53 sekundach szerokości geograficznej północnej, czyli dalej na południe niż Rzym, a nieopodal na tej samej szerokości geograficznej, co miasto Edirne, leżące na północnym zachodzie Turcji, Barazaragoza, znajdująca się na północnym wschodzie Hiszpanii. Tak, Kanada rozciąga się tak daleko na południe, jak środkowe Włochy, północna Turcja i północna Hiszpania. Na marginesie. Odległość między Kielcami a Ottawą, stolicą Kanady,
wynosi 6645 km. Dla porównania, odległość między Kielcami a Dhaką, stolicą Bangladeszu, wynosi 6585 km. Można zatem stwierdzić, że stolica województwa świętokrzyskiego położona jest w połowie drogi między Kanadą a Bangladeszem. Bangladesz jest państwem w Azji Południowej, graniczącym z zachodu, północy i wschodu z Indiami, a na południowym wschodzie z Mianmą. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi nieco ponad 312 600 km2, a jej liczba ludności nieco ponad 37 milionów 846 tysięcy mieszkańców. Zatem Polska jest 71. pod względem powierzchni krajem świata, a 38. pod względem liczby ludności. Powierzchnia administracyjna Kanady wynosi nieco ponad 9 984 600 km2. A jej liczba ludności nieco ponad 37 742 000 mieszkańców. Zatem Kanada jest drugim pod względem powierzchni krajem świata, a 39. pod względem liczby ludności. Powierzchnia administracyjna Bangladeszu wynosi około 147 500 km2, a jego liczba ludności już ponad 164 689 000 mieszkańców. Zatem Bangladesz jest 94. pod względem powierzchni krajem świata, a 8. pod względem liczby ludności. Dla porównania, liczba ludności Rosji wynosi nieco ponad 145 milionów 934 tysięcy mieszkańców. Zatem Rosja jest dopiero 9. pod względem liczby ludności krajem świata. Tak, w Polsce mieszka więcej ludzi niż w Kanadzie. A w Bangladeszu mieszka więcej ludzi niż w Rosji. Jeśli spodobał Ci się ten film, to daj łapkę w górę, napisz komentarz i zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inne filmy na kanale. Do zobaczenia.